Na grudniczku w Bucinie, tam się uno rozwinie i poleci raz stopami aż ku dolinie. Ten zaczynek, ja w ogóle chodził do Rafała Wałacha, tam się uczył na grać na kontrabasie, no i brakowało w zespole i stanął właśnie basisty. Damian Kukuczka poszedł do wojska i tam potrzebowali basisty i Michał Zowada mnie zwerbował. No i tak od słowa do słowa pomału zacznę chodzić na te próby. Na, że potem Damian wrócił z wojska. Basisty, już dwóch basistów nie trzeba było, starczył jeden. I zaczynę tańcować i tak się zaczyna cała przygoda. Wiele razy jak się spotkał z taką wągą, to Szczecin ma z Leszczyny, to jest Jaworzynki, no jest Jaworzynki. Wiele razy właśnie to tak się faktycznie zatracało, że tu Leszczyna, tu ten nie było problemu z integrowaniem się i taka grupa była prężnie też, tak jeden za drugim stoł i fajnie, bardzo fajna grupa była. Też kupa takich tej nauki, bo to dopiero startowało też z tym tańcem. Dla mnie to była w ogóle nowość, bo to już tu wcześniej tańcował w szkole podstawowej, tu w zespole Czadeczka. No ale to też były takie typowo dziecięce tańce, a tam już tu dochodziły taki poważniejszy przykład zbójnicki beczka, jak trzeba było zatancować roz drugi, roz nogi tak bolały, a tu Michał żaden nie popuścili. Dyski by się próbowali wymigać z tego, ale tu nie było, że boli, trzeba było tancować, bo dyski też brakowało tych chłopów do pory. No i chociażby jako było, trzeba było się sprężyć i tancować. Wyjazdów było też sporo. Każdy wyjazd miał swoje jakieś plusy i minusy, wiadomo, ale fajnie, na początku też było bardzo fajnie. Ten pierwszy wyjazd chyba mój do Szkocji, to tam wspomnienia są niesamowite, z przygody z domkami, z tymi noclegami. To bardzo fajne wspomnienia. No i też faktycznie taka zgrana ekipa, to nie trwało długo, a my byli za chwilę tak zgrani jeden z drugim. Pojechaliśmy z grupą, z Wańcami, z Wisły, no tak się zintegrowali wszyscy, że naprawdę tu starsi chłopi, a tu taką młodzież, ale nie było problemu wiekowego i nie było problemu w ogóle. Bardzo fajne grupy się nawiązywały. Ja jako tako nigdy nie była w zespole, nie tańcowała, dopiero potem z takimi trzema, czy tam wariotami, wstąpiliśmy do zespołu Równica, zaczęliśmy tak grać. No i po chyba roku grania stwierdziliśmy, że coś tam będziemy jeździć do tego Ustronia, jak mogłyby w Istewnej coś się stworzyć dla nas. No i tak z Tadziem, z Józkiem i z Agą Kierczak zaczęliśmy prowadzić zespół Istewna. Pod kierownicą oczywiście Tadeusza. Były osoby od organizowania i były osoby od Wrześcienia. Toż właśnie, ja była w dycki od tego Wrześcienia. No jako chyba się mi zdarzy, przy każdym naborze nowym ze śpiewaniem zawsze jest krucho. Ciężko, mało kiedy co dobrze śpiewa. Jednak trzeba poświęcić czasu, jakieś tych umiejętności. Przede wszystkim trzeba kupa śpiewać. No i też my kupa śpiewali. Zawsze te próby były podzielone, że część była taneczna, potem na koniec ja robiła część tą śpiewającą, no toż też, no. Ciężko, ale na pewno mam taką satysfakcję, że kupa tych naszych wychowanków bardzo dobrze śpiewa. Jest też z każdego wydarzenia się tak człowiek raduje, bo to, czy to było faktycznie Grand Prix w Wiśle, no też to jest niezapomniana chwila, jak wszystkie te międzynarodowe zespoły wychodzą i potem na końcu odczytują Istewną, że to faktycznie to Grand Prix do nas należy. Potem teraz ta Ciupaga tak samo. To już w ogóle było zdjęcie. Ale jest tego sporo, jest faktycznie ty, a te małe rzeczy też cieszą, też cieszą. I kiedy szkoliłeś czasem? Tak, tu wyjazdy, tu kapela, tu jeszcze robota.
zdarzały się jakieś takie drobne uwagi, ale to też my wyjaśniali między sobą. Ale my to potem sobie sami dyskutowali. Dyskutowali, między sobą. Jak to komuś coś nie pasowało na próbie, to wiadomo, że każdy ma jakieś swoje zdanie, każdy ma swoje jakieś. Też nie ma wszystko idealne. No, ja widzimy to tak, Ania to widzi inaczej, ale raczej tak by się dorzucali. Z drugiej strony, na przykład, jak jademy na grani z kapelą. Jademy sobie wrost. To sobie jademy wrost. Czasami, jak jest małżeństwo, jeden muzykant, a baba VP siedzi co weekend, to potem też to rozmaicie. Zwady, baby potem zakazują grania. Było motela problem, czasami potem musimy chladać jakiś opiekunek. Babcia nam potem dycki bawi, bo też tak, tu jest jeden wyjazd, drugi wyjazd, tu z zespołem, tu z kapelą. No, kupa ale tego. Tak, ale my nami ustawiamy, to... jako się dziecka nauczyli też, że a i ty nasze, nie? Że dziecki było mama, tata, papa. Wiecznie raz nie było w chałupie. Ja myślę, że coś ich pozyskał po dziadkach. Jeden dziadek właśnie robił też, tu był takim no, twórcą ludowym, może nie, ale taki lokalny tu działo też robił se, te kosiki robił z korzeni. To teraz też tu jest jedna osoba, jedna w Jaworznicy, co tym się zajmuje. No co właśnie chycił do rąk, to umiał zrobić, umiał to przerobić. I też taki był manualnie uzdolniony i myślę, że to chyba z tego, a drugi dziadek zawsze fajnie śpiewał. Drugi dziadek jeździł furmonem, woził młodych w brytce, kolasą woził. I przy temu jako woził tych ludzi cały czas z nim śpiewał się. To był jeden furmon, co tak ten, i też dziecki go wołali, pytali, żeby to tych młodych se woził. Myślę, że jedno z drugim coś się tak pozyskane z tego i cieszy to. A szycie wyszło chyba samo z sobie, bo na potrzeby też dla zespołu bym jakiś był problem z guniami, brakiem tych guni, bo to jednak gunie. Te stare co były, to co się obstało, to zostało, a teraz już jako tako żaden nie szył. Jakiś i tak sobie myślę, żeby to faktycznie może to chycić się tego. Żonek rozebrał całą jedną gunię na części pierwszej, na elementy pierwszej i po malutku metodą prób i błędów doszedłem do tego, to, że to poradzi mu się. Udało się, no właśnie z Marysią Motyką wpadli na taki pomysł, żeby to faktycznie odebrzeć taki dziecięcy zespół. Było też to dla nas, taką potrzeba też było, ale jest teraz, jako to widzimy, jest to ułatwienie do naszej roboty w Wielkiej Stebnej. Bo te dziecka, wyuczymy ich na za młodu, te malutkie dzieciątka przychodzą, oni tych podstaw załapają i potem już mają łatwość w nauczeniu takich innych kroków. Kupa łatwiej im to przychodzi jako taki... I potem kupa wam to jest łatwiej. Ja. Jak już taki narybek młody, wyćwiczony, z waszymi wszystkimi takimi cechami, co żeście pilnowali i coście ich nauczyli, przyjdzie, to już możesz go robotem gotową, nie? Już to jest ułatwione zadanie, bo przychodzi taki z 8 klasy, niezwiązany z zespołem, to kupa gorzej mu to wchodzi, kupa ciężej mu się nauczyć tych tańców, jako taki mały, z małej Stebny, co już faktycznie od tego małego Bajtla idzie, nie? Tańcuje. No. I też jako śpiewają, tańcują. Fajne, zespół bardzo fajne też są. Dwie grupy tam mamy i też my są strasznie dumni z tego zespołu. W życiu bym, ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, że w życiu bym nie była w takich krajach, ani w takich miejscach. W mojej młodości, czy tam w tym sama, prywatnie. Nie? Jedynie z zespołem. Zespół to była dla nas taka szansa, żeby poznać świat.